panu żadnego nie ma we oknie. Ujek przyjechał. Ujek z rajchu. Hela, no, hela! Pierzi na czemu na mnie nie czekocie? Tuż dzwoniłem od granicy, że jada. Pośli same no bajtli. Mam do was pełne autołachów. Co? Kajsum? No tuż dzwoniłem, że jada. Mieliście na mnie czekać? To oni poszli we futbol grać. Hyńka pośli. No hyń, co? Nie, ty chyba wice godosz. No powiedz, kto to pije polskie piwo? Ja by tej trucizny do pysku nie wziął. Tuż ją on mu wie za 4 biksy piwa, to on poszł żrać te świństwo. Chodź tam ty, Hela. Chodź no, podziwiej się. Mam towar do was. Kawa do ciebie, Hela. Ta, kałguma do bajtli, no i piwo do Hyńka. A wszystko kwalityt? U Aldiego się nie kupuje, byle co. Wlazuję ja sam do was do sklepu. Co widzę? Same apfale. Apfale z przecyny. U nas taki coś za darmo rozdawają ludziom. U nas tego żaden nie chce, to wyciepują na hasio. Hela, podzino, stoję no se, zaraz cię skameruję. Mam nowo kamera. Se nie myślcie. Deutsch gemacht. To nie, te. Ani się na mnie nie dziwej, kameraman. Co się tam może za kamera, chłopie? O, ty się taki ważniejszy. Coś ci pokorza. Podziwię się tam do pośrodka, to jak ja się dziwą. Te, mam kamera. Samo taki kneflik. Przyciską i wiesz co mam? Data i godzina. Te, masz taki dings? Ty masz taki dings, chłopie. To jest kamera. Przyjdź po tym, ja mam taką książkę po niemiecku. Tam jest napisane, jak się kameruje, rozumiesz? Zresztą przyjdźcie razem z reżyserem, to się oba dowiecie, wiesz? Ja wam ta książka mogę zostawić, nie ma problemu, ja to już poczytał, wiesz? Się dowiecie, jak się kameruje. Hela, no i godej, co tam u was? Ja mam nowe auto, wiesz? Audi Achcik, 8 lat stare. Co? Co nie myślcie? Taki Audi Achcik, 8 lat, to jest lepsze niż Renault 4 roki albo nowy Fiat. To jest przecież Deutsch gemacht, nie? No, teraz ki robię u Mercedesa, mam taką ważną robotę. Pod sufitki podkleją. Ja? Wiecie, jako to jest odpowiedzialna robota? Jak ją nie zdąża, to całko taśma stoi. 1000 ludzi może z roboty wylecieć, tak? No, hela, co u was? Godej. Mam nowe pomieszkanie, wiesz? Wielko chałupa, fajna, nowoczesna architektura. No, musicie wiedzieć, że teraz życie w Niemcach się toczy na wielkich blokach. Co, to mamy jakiegoś Jugola, też pora Turków. A najbardziej mnie nerwuje, że oni tam jeszcze dwóch naszych przybrali. No po co oni ich tam jeszcze biorą? Nie wiem. Ze mną było co inkszego, ja? Jak nie majster z roboty wyciep, bo trochę wypił, a Gorol pił, bo był w partii, nie? Mógł pić. No. Mnie się no leżą z osiłek, ja? Słuchaj, hela, no a co robi Hyniek, powiedz? Nie godaj. Informatyk. Słuchaj, niech on potem do mnie przyjdzie, wiesz? Ja mu tam pokorzę, jak się to liczy. My mamy z Cilą taki PC w domu, wiesz? My tam zapisujemy pieniądze, co udowodzimy. Ja! Bo my w Niemcach zapisujemy pieniądze, co udowodzimy. A wy no udowodźcie, udowodźcie, potem mocie w tej Polsce taki wirtschaft jak mocie. Pierunie. Słuchaj, a powiedz mi, przestań mi fandzolić, że Hyniek jest informatyk. Takich informatyków to u nas mamy na tony. Każdy czorny to jest informatyk. Hela, a czy jest ten szczybny Mercedes, co stoi na placu? No nie godaj. Już te życie macie duże na żarty, pra? Tu nie może być dobrze, jak już Poloki Mercedesami jeżdżą. Pieronie. Co? Troszka pieniędzy, każdy zaraz Mercedes. Hela, słuchaj, ja teraz jadę do Alojza, rozumiesz? Jak przyjdą bajtle i Hyniek, zadzwoń po mnie, ja przyjada i no zaglądajcie z okna. Przecież ja nie po to jada 1000 kilometrów, żeby żody nie zaglądał, jak ja wysiadłem z mojego auta. No, cześć.